Mówi inżynier Antoni Ziemba z Krakowa, tylko życie ma przyszłość. Od kilku miesięcy toczy się w Polsce no, debata, nagonka na profesora habilitowanego medycyny, wybitnego ginekologa, byłego już dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny Warszawy, pana profesora Bogdana Hazana. Za co ta nagonka, za co te ataki, za co zwolnienie z pracy. Za to, że odmówił zabicia chorego nienarodzonego dziecka oraz za odmowę skazania innego lekarza, który dokonałby tego haniebnego czynu. Ta sprawa jest w toku. Wiemy, profesor Hazan odwołał się od tej haniebnej decyzji pani prezydent Warszawy Gronkiewicz-Walc do sądu pracy i mamy nadzieję, że sprawiedliwość, obiektywna ocena. Dokona się właśnie w sali sądowej. Profesor Hazan nie wyraził zgody na wykonanie aborcji w kierowanym przez siebie sz szpitalu, powołując się na klauzulę sumienia. Wydawać by się mogło, że jego postępowanie spotka się ze zrozumieniem każdego człowieka, polityka, dziennikarza, chorych, yy, innych lekarzy. Nikt nie może być zmuszany do wykonywania czynności sprzecznych jego sumieniem. Profesor Hazan jest lekarzem, jest lekarzem, a więc tą osobą, która w sposób szczególny przygotowywała się przez trudne studia medyczne, przez wieloraką praktykę zawodową, wieloletnią, dziesięcioletnią praktykę zawodową, przez liczne studia specjalistyczne, doktorat, habilitację. Do czego? Nie do zabijania nienarodzonych dzieci, do ochrony ich zdrowia i życia. I teraz pojawiają się urzędnicy, politycy, nierzetelni dziennikarze, którzy mówią nie, pan profesor ma nie ratować życie, ma zabić nienarodzone dziecko. A że pan ma inny pogląd na tą sprawę to nieważne. Ważne, bo mamy doświadczenia historyczne i mamy wielotysięczną, tradycyjną etykę Hipokratesa. Etyka Hipokratesa, przypomnę, lekarza, który żył 4-5 wieków przed narodzeniem Chrystusa, w tejże etyce zawarte było postanowienie ochrony życia odpoczęcia. Mamy straszliwe doświadczenia XX wieku. W totalitaryzmie hitlerowskim odrzucono etykę Hipokratesa i mamy straszliwe zbrodnie nie tylko tradycyjnych nazistów, w sensie SS i oddziałów wojska. Które pacyfikowało bezbronną ludność cywilną, ale mamy także straszliwe doświadczenia lekarzy zbrodniarzy, którzy odrzucili pod naciskiem Hitlera etykę hipokratesowską i przeprowadzali zbrodnicze, podkreślam zbrodnicze eksperymenty czyny na więźniach obozów koncentracyjnych. Mamy drugie doświadczenie. Drugiego totalitaryzmu, marksistowsko Związek Sowiecki. Tam też odrzucono tradycyjną etykę lekarską zapisaną w przysiędze Hipokratesa. I następne ludobójstwo. Proszę Państwa, sprawa jest w toku. Trzeba naszej modlitwy, trzeba naszej działalności. Apostolskiej i obywatelskiej. Jakże raduje się, kiedy oglądam w telewizji trwam demonstracje, pikiety kobiet, matek i żon mieszkańców Warszawy, którzy przed ratuszem i przed tym szpitalem demonstrują, wyrażając otwarcie swoje poparcie dla profesora Hazana. Jakże wzruszające są. Te świadectwa kobiet, które mówią, że w tym szpitalu pod okiem profesora Hazana były bardzo troskliwie, bardzo kompetentnie leczone, otoczone stosowną opieką. One, jako matki w stanie błogosławieństwa, i ich nienarodzone dzieci. Nie możemy się zgodzić, żeby urzędnik w magistracie jakiego, jakiegokolwiek miasta w Polsce. Decydował o tym, co ma robić wolny człowiek w wolnym kraju. Mamy dwie możliwości pozytywnych rozwiązań. Pierwsze to wygrana w sądzie pracy przez profesora Hazana, i wcale nie jest to sprawa niemożliwa. Mamy też i drugą możliwość, i tu apeluję w sposób szczególny do mieszkańców Warszawy: może nas oglądają. Zbliżają się wybory samorządowe, trzeba powiedzieć. Pani prezydent, nie. Nie chcemy mieć takiego prezydenta w Warszawie, który zwalnia dyrektora szpitala za to, że nie chce zabijać nienarodzonych pacjentów. To ma być szpital, a nie miejsce eksterminacji ciężko chorych, nawet nienarodzonych dzieci. Proszę Państwa, brońmy życia człowieka, każdego, nienarodzonego i narodzonego, zdrowego i chorego. Brońmy tych, którzy bronią życia, i brońmy wolności sumienia. Bo wiemy, broniąc życia, bronimy przyszłości naszej, naszej ojczyzny, całej cywilizacji. Bo tylko życie ma przyszłość.